Siema, siema, W dzisiejszym odcinku to o czym mówiłem, czyli czy da się jakkolwiek zarobić cokolwiek na rynku krypto bez kompletnie żadnej wiedzy z użyciem jednego wskaźnika i autoinwestu na Binance. Odpalam taki eksperyment na bieżąco, będę wam cały czas o nim mówił w związku z powyższym. Lecimy dalej e, z tematem. Oczywiście na początku tego nagrania muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem doradcą finansowym. Wszystko, co usłyszycie w tym filmie, nie może być traktowane jako porada inwestycyjna. Swoje pieniądze inwestujecie na własne ryzyko, i to jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli też szczególnie w tym odcinku, bo ja to i tak powtarzam w każdym innym. Natomiast to, co będę robił, to, co będę Wam publikował, to jest jakakolwiek forma sprawdzenia testu, który będziecie mogli przez cały mój okres, że tak powiem, inwestowania w krypto oglądać, ponieważ się z tego nie mam zamiaru wycofywać będziecie mogli sami oceniać czy to był dobry pomysł, zresztą wyjdzie w praniu, czy ja poniosę straty i jak duże, czy poniosę zyski i... Jak duże. Zaraz omówię szczegóły tego całego wynalazku. Regularnie, oczywiście, w tych ogłoszeniach osiedlowych mówię Wam o Twitterze i o Instagramie. W związku z powyższym, zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Twittera. Zapraszam Was, tak jak widzicie, tutaj będę wrzucał informacje. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama. Tu też będę to wrzucał. Będziecie mogli być na bieżąco, ponieważ wejścia będą i wyjścia dość jasne z pozycji, natomiast nie ukrywam, że czasami i chciałbym coś w tej może strategii jak to ująć zmienić na czym ma to wszystko polegać. Wszyscy słyszeli o strategii DCA. Dlaczego dużo osób o tym mówi? Ponieważ ta strategia polega na tym, że kupujemy dane aktywo za stałą kwotę i uśredniamy cenę wejścia. Czyli jeżeli kupiliśmy coś za 100 dolarów cena nam spadła, kupujemy znowu coś za to samo 100 dolarów mimo wszystko, że cena spadła to my jesteśmy gdzieś na tym pułapie a nie na tym tak jak wyjściowo i z każdym kolejnym zakupem uśredniamy tą cenę i w momencie kiedy cena aktywa zaczyna rosnąć przekraczamy barierę średniej ceny no i zaczynamy czerpać zyski. Jaki największy jest problem w trakcie inwestowania u ludzi? Problem polega na tym, że ludzie, którzy inwestują środki bardzo często, jeżeli mają profit, tego profitu nie realizują i to jest największy Największy ich problem. Bardzo długo myślałem o tym, jak stestować sobie tego autoinwesta. Zaraz powiem też o zagrożeniach, jakie z tego idą. Dwa takie bardzo ważne zagrożenia będą. Na początku myślałem, że będę po prostu realizować część tej kwoty do portfela z powrotem. Później jednak stwierdziłem, że jednak będę realizować całość kwoty, ale to jest bez sensu. Jednak może byłoby inaczej, ale w sumie stwierdziłem, że jednak finalnie będę realizował całość kwoty w momencie, kiedy stwierdzę, znaczy ja stwierdzę w momencie, kiedy Według danego schematu, który przygotowałem, który przeglądałem, który robiłem na auto, odtwarzaniu na TradingView i patrzyłem, czy to w ogóle miało sens. W momencie, kiedy faktycznie zyski zostaną wygenerowane, będę zamykał cały autoportfel i będę uruchamiał go na nowo w takim samym jakby układzie, o którym będę wam pisał, jak to zrobiłem teraz. Teraz moja początkowa inwestycja, słuchajcie, to jest. 40 dolarów aktualnie, natomiast początkowy kapitał to był 70 dolarów. 30 dolarów zostało wrzucone na start, tak jak wam napisałem, teraz jest 40, ponieważ to narzędzie aktualnie, codziennie kupuje mi e, krypto e, na Binance. I to jest Auto Invest, który jest powiązany z indeksem. I musicie sobie teraz znaleźć w moich filmach, e, w poradnikach film odnośnie e, mojego planu na Auto Invest z indeksem i dlaczego akurat to wybrałem. E, I wtedy będziecie mieli jasność jak to uruchomić, jak to skonfigurować, żeby nie przedłużać tego odcinka, czyli Obejrzyjcie sobie najpierw, jak to zrobić. Jeżeli tego nie wiedzieliście, to jest bardzo intuicyjne, a później Wam wytłumaczę, ee, że tak powiem. Później przejdziecie do tego filmu i zrozumiecie, skąd ten, że tak powiem, pomysł. Autoinvest z Indeksem, tak w takim telegraficznym skrócie dla tych, którzy nie będą chcieli oglądać tamtego filmu, a będą chcieli zobaczyć, jaki ja mam plan na ten test. Autoinvest z Indeksem kupuje nam wielki koszyk 10 krypto, e, połączony jest z CoinMarketCap i dzięki temu nie kupuje nam memcoinów, jakichś dodgecoinów. Twoje skarpety, coinów i tak dalej. W związku z powyższym mamy, że tak powiem, taki portfel inwestycyjny, który automatycznie się cały czas uzupełnia z dziesięciu krypto. Ten test generalnie nie byłby miarodajny w momencie, kiedy krypto byłyby tak jak akcje, czyli akcje firmy A nie są zależne od akcji firmy B, czyli firma A może wygenerować nam mega zysk, firma B może nam wygenerować mega stratę. Tutaj to jest wszystko dużo bardziej skorelowane z bitcoinem, dlatego ja będę cały koszyk zarządzał tylko i wyłącznie wykresem bitcoina. Jeżeli bitcoin leci w górę, wszystko leci w górę. Z racji na to, że tam jest 10 walut i m.in. są to takie waluty, które mają ogromny potencjał wzrostowy typu Matic. Prognozuję, że jeżeli Bitcoin zrobi załóżmy 13% zysku, Matic w tym czasie może zrobić 20-30% zysku. W związku z powyższym całość portfela będzie na większym proficie niż robi to sam Bitcoin. Oczywiście może być też tak, że Bitcoin zrobi. 13% profitu, a pozostałe zrobią 11, wtedy średnia jakby zysku będzie niższa, natomiast tak jak wiemy, alty też potrafią dobrze zapompować. No i teraz na jakiej działamy zasadzie. Auto invest odpalam tylko i wyłącznie wówczas, kiedy na wykresie, kiedy na CCI mamy cenę wypaloną. Teraz jest bardzo ważna kwestia. CCI musicie zmodyfikować, czyli przede wszystkim wchodzimy sobie na wskaźniki Dorzucamy sobie ze wskaźników naszego bohatera. Macie tutaj zaznaczonego CCI. Niech to będzie takie inglisze. I po dodaniu go zobaczcie, że on ma inne walory do tych, które ja mam ustawione. Dlaczego, to za chwilkę wam powiem. No i w związku z powyższym musimy wejść w ustawienia i musimy przestawić styl. Tu, gdzie mamy 100, musimy przestawić na 200. Tu, gdzie mamy minus 100, musimy przestawić na minus 200. Dlaczego, to już wam tłumaczę. I wtedy macie, zobaczcie, kopiuj wklej, dokładnie tak samo, jak mój tutaj na górze, z którego ja korzystam. Yy, I tak naprawdę to jest tyle. Yy, wchodzimy i zmieniamy te wartości, ponieważ domyślne ustawienia, jeszcze raz go dodam, bo mi się nie chce tego zmieniać, domyślne ustawienia, słuchajcie tego wskaźnika, są na 100 i 100, czyli teoretycznie wysokie wartości są już jako powyżej 100 i tak jak widzicie, tych wybić powyżej 100 jest bardzo dużo. My z racji, że nie będziemy handlować na dźwigni, czyli nie będziemy grali shortów i zarabiali na spadkach, będziemy zarabiali, znaczy ja będę zarabiał, bo to jest eksperyment i nie porada inwestycyjna, będę zarabiał tylko i wyłącznie na e, skupowaniu tego na dołkach i będę tych dołków właśnie szukał za pomocą tego wskaźnika. No to. Fejkowe, że tak powiem wybicia, im mniej ich będzie, tym lepiej dla całości inwestycji. W związku z powyższym stąd jest po przeanalizowaniu historii, po przewijaniu tych wykresów nawet do 2019 roku, do 2020 roku, przeglądanie tego non-stop wstecz i analizowanie stwierdziłem, że taki układ będzie najlepszy. Strategia DCA pozwala uzupełniać nam tą cenę średnią jakby że ta cena średnia całego zakupu się zmienia, w związku z powyższym, tak jak powiedziałem, największym problemem jest to, że ludzie, którzy przy tej strategii osiągają profity, nie realizują ich, no i później cena, pomidor i wracamy do zerowego zysku. Co nas, co, kurczę, co ja z tym nas, co czeka mnie i jakie będę miał problemy, jakie zagrożenie stwarza mi ten sposób inwestowania, są dwa bardzo, bardzo, bardzo ważne zagrożenia. Przede wszystkim przeciwnicy strategii DCA mówią o tym, że jeżeli coś spada, to nie ma sensu tego non-stop do końca życia uśredniać. No bo jeżeli aktywo runie całkowicie, no to całkowita utrata, gotówki i całkowita utrata oszczędności. Dlatego to jest wybór indeks ważony, a nie na przykład sam Bitcoin na AutoInvest, ponieważ w indeksie ważonym będziemy mieli 10 różnych kryptowalut i nawet jeżeli by któraś padła, to nam indeks zastępuje ją inną automatycznie i Działamy dalej. Sami widzieliście, jakie Bitcoin przeżywał w przeszłości skoki, fluktuacje. Na przykład, zobaczcie, z 13, z tyś, zobaczcie tutaj, mamy cenę, zobaczmy sobie ten rozstrzał, mamy cenę 6000, najniższą, a najniższą mamy, nawet niżej, mamy tutaj 3700, w tych czasach, załóżmy 2020 rok, a górna granica 13900. Tak, jeżeli na tej zasadzie wybiliśmy dół, czyli informacja do zakupu na CCI. Wybiliśmy dół i chciemy, chcemy zacząć inwestować, czyli w tym momencie ja, że tak powiem, znowu odpaliłbym swój, auto, że tak powiem, portfel na AutoInvest i czekałbym na uśrednienie ceny i zrealizował zyski w momencie wybicia tutaj góry, czyli tutaj osiągnąłbym jakiś profit. Kolejne, Wejście będzie w momencie, kiedy znowu cena zostanie wypalona. O czym mówi nam ten wskaźnik? Wskaźnik, jeżeli wybija górną wartość, to znaczy, że cena jest nieprzeciętnie wyższa od średniej ceny, czyli załóżmy jest, nie można powiedzieć, przewartościowana. I tak samo w dół, jeżeli mamy silne spadki i wskaźnik wybije nam dolną wartość, to znaczy, że cena, można powiedzieć, jest nieprzeciętnie niższa. Od średniej ceny. W związku z powyższym przy wybijaniu takich gwałtownych spadków będziemy w stanie e, jeszcze lepiej rozpocząć całe DCA niż byśmy to zrobili na czuja. A tutaj to i tak DCA to przecież i tak się uśredni, no tylko że będzie się uśredniało dużo dłużej niż w momencie, kiedy kupimy to tu i zrealizujemy zysk. Ehm, Dwie bardzo ważne kwestie i dwa bardzo ważne ryzyka. Tak jak wspomniałem wcześniej DCA w przypadku totalnego krachu i spadku wsiorbie nas do reszty, tak bo będziemy non stop, będę non stop uśredniać. To jest pierwsze zagrożenie ogromne. Drugie zagrożenie, te środki będą cały czas na Binance. W związku z powyższym nie twoje klucze, nie twoje krypto, i osobiście wolałbym to non stop przelewać, natomiast w tej sytuacji godzę się na to ryzyko. Dlatego też wybór na Binance, bo wydaje mi się najbardziej. Pewną, chociaż w tych czasach, po tym co się dzieje, nie ma nic pewnego, i stąd też wybór właśnie na Binance. Także CCI zmieniamy na 200, żeby nam nie wybijał tutaj fake'ów. I tak naprawdę po ustawieniu tego na poziom 200 skupiam się tylko. Na dolnych miejscach do wejścia. Największe i najgorsze sytuacje, jakie mogą mnie spotkać przy tym eksperymencie, to są sytuacje długoterminowych spadków. Czyli, tak jak widzicie, mamy tutaj wybicie, informacje, że można zrealizować się i rozpocząć zakup, to w ogóle. Zejście jest i wypalenie tego wskaźnika na średniej kroczącej, to w ogóle byłaby dla mnie całkiem ciekawa opcja do transakcji w górę. Jak widzicie, tutaj średnio korzystnej, bo myślę, że stop lossa bym ustawił niewiele poniżej i też by został wybity, ale to nie na ten odcinek. W każdym razie uruchamiam się tutaj. I oczywiście, załóżmy, gdyby nie było tego wystrzału do realizacji zysku, według tego, co wymyśliłem eksperymentu, mamy zejście po raz kolejny, i mamy wyjście do góry, i mamy znowu zejście niżej. Czyli Tutaj, akurat, tego tak bardzo nie widać, ale chodźcie, przesuniemy się um, z wykresem do tych spadków, które chociażby miały miejsce w ubiegłym roku, i zobaczycie, jak, moż, jak, jak będzie to czasami wymagało oczekiwania. Same sygnały do, yy, dla mnie do uruchamiania kolejnej opcji autoinvest będą pojawiały się rzadko, bo zobaczcie 22 stycznia, a następny 9 maj, czyli tylko. I wyłącznie dwa. Następny co prawda pojawia się 13 czerwiec, natomiast on już byłby stratny, i to jest ten, to miejsce, które chciałem Wam najbardziej pokazać. Długoterminowe spadki, czyli to, co się wydarzyło w poprzednim roku, wygenerują na pewno dłuższą konieczność strategii DCA i tego uzupełnienia autoportfela, z uwagi na fakt, że pierwszy sygnał wygenerowany w tym miejscu, tak jak widzicie. W tym miejscu. Niestety po dampie ceny byłby bardzo długo na stracie, i tak naprawdę e, kolejne zjazdy cenowe byłyby ciągle na stracie. Natomiast zasada jest taka, że e, autoinwest będzie kupował codziennie za stałą kwotę to będzie oszałamiające 5 dolarów. W związku z powyższym, wyczekiwane. W wyjście do tego etapu, czyli ostatnich 25 tysięcy, jeżeli zacząłem na 31, prawdopodobnie po tylu miesiącach skończyłoby się również realizacją zysków. Tak. E nie wiem, co się może wydarzyć, że tak powiem, w momencie, kiedy krypto by się całkowicie zawaliło. Oczywiście utrata kapitału, o której mówiłem. Natomiast yy, wiem, że mnóstwo osób próbuje bardzo szybko zarobić na krypto poprzez granie na dźwigni, i stąd właśnie powstał pomysł, żeby yy, pokazać Wam, że gra na dźwigni to nie jest jedyne rozwiązanie, jakiego należy używać, i stąd robię eksperyment. Mamy marzec 2023. Spróbuję to zestawić w przyszłym roku, w 2024. Zobaczę, czy w ogóle miało to sens. I teraz czemu 5 dolców, ponieważ tyle średnio 5 dolców załóżmy razy te 4 z groszem niech to nawet będzie razy 5, to jest 25 zł, czyli średni Marian. Kupuję jedną paczkę fajek i jednego browara. I teraz dla średniego Mariana, jedna paczka fajek i jeden browar to jest nic oprócz oczywiście chwili przyjemności i utraty zdrowia. Nic to nie wnosi. Dlatego ja stwierdziłem, że godzę się na totalną utratę tego kapitału, który będzie. Oczywiście będzie to boleć, natomiast godzę się w pełni na tą totalną utratę kapitału. Dlaczego? Ponieważ tak czy siak będziemy to mobilizować do tego żeby nie kupować paczki fajek i nie kupać codziennie browara czyli mamy 20 załóżmy 5 zł Dziennie, które i tak większość osób wydaje, które nie zapracują i nie poprawią naszego budżetu w przyszłości, ale na pewno go uszczuplą. Więc jeżeli na pewno paczka fajek i browar uszczupli mój budżet, no to utrata tego kapitału nie powinna być dla mnie problemem. Stąd moja mentalność i podejście, że godzę się na wszelką stratę. Eee, co w sytuacji, kiedy stwierdzę, że chcę wyjść z tego eksperymentu? Nie wiem, możecie ustalić w komentarzach. Możecie pisać na grupie na Telegramie, link jest w opisie filmu. Zobaczymy, jaką ustalicie kwotę wyjścia z tej transakcji. I na przykład proponuję, żebyście ustalili mi jakiś tam pułap, który będzie sensowny, czyli nie, który będzie trwał 45 lat. Czyli mamy 5 dolców dziennie, które będzie pracowało w Autoinwest oraz. Zasada kolejnego wejścia, bo to jest bardzo ważne, i to jedynie będzie utrudniało mi um, tutaj działanie tej strategii DCA. Ponieważ, według DCA, tak na czysto powinienem zawsze zaczynać od 5 dolców, 5 dolców, 5 dolców, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Wtedy ta średnia cena zakupu bardzo ładnie podróżowałaby za wykresem w dół. Natomiast z uwagi na to, że czasami, tak jak możecie zobaczyć w ostatnim okresie, czasami to. Yy, wypalenie ceny następuje bardzo gwałtownie i uruchomienie transakcji daje bardzo gwałtowny zwrot. I teraz jak by się to poczyniło w momencie, kiedy ja bym tutaj potrzebował, ile tu było potrzeba dni tak naprawdę do tego, zobaczcie, 3 dni. 3 dni wygenerowało 15%. No i teraz problem polega na tym, że gdybym tutaj skupował znowu po 5 dolców, no to miałbym 15% z 15 dolarów. A załóżmy po roku inwestowania, czyli tam, nie wiem, po 5 dolarów dziennie, 300 dni, to tam wychodzi 1500 dolców, to już będzie z 1500 dolców przykładowo te 15%. Będę tylko i wyłącznie robił różnicę taką, że uruchamiam, jeżeli zrealizowałem zysk na 100 dolców, czyli tutaj mamy stówkę, czyli mamy 1, 0, Zero, czyli wszystkie y, zakupy, które robiłem co tydzień i które wrzucałem, wynoszą stówkę, to i realizuje się, ponieważ mam wybity wskaźnik i stwierdzam, że w tym miejscu realizuję zysk, który wypracowałem tutaj, no to wówczas następną, y, auto, następnego autoinwesta z tej stówki uruchamiam równo za połowę, czyli najpierw 50 dolców, a pozostałe 50 po 5. Dziennie. W związku z powyższym, że kapitał początkowy wynosił u mnie te 70 dolców, co tydzień będę wrzucał e, równowartość 5 dolarów dziennie, czyli będę dokupować e, za te, nie wiem, 100 parę złotych e, tutaj dolce do portfela i ten portfel w, na spocie będzie sobie po prostu dorzucał to do mojego narzędzia. E, które będzie właśnie na tym autoinwestie z indeksem pracować. I tak naprawdę to cała filozofia: jak to będzie wychodziło, na ile będę realizował zysk, na ile będę stratny, wszystko wyjdzie po tym, jak w przyszłym roku albo na koniec roku zrobię zestawienie. Powpisuję to wszystko do Excela, wszystkie kwoty, które zakupiłem i jak wyglądało to po zakończonym roku. Chcę uniknąć braku realizacji zysków, stąd będę je robił i też yy, strategia DCA, żeby uchronić się przed zakupem w fatalnym miejscu i oczywiście pff, pomidorowo. Yy, tyle ode mnie. Możecie, jeżeli jesteście nowi, kompletnie, yy, po, że tak powiem, Przeglądać tylko to, co się będzie działo. Wszystko będzie na Twitterze i na Instagramie wrzucane. Oczywiście w grupa na Telegramie też będzie dostawała informacje, jak to wygląda. Tak jak widzieliście, aktualnie z 40 dolarów jest 0,11 ,11 dolca na minusie. Lecimy po prostu z tym autoinwestem i kolejny tydzień, i kolejny, i po prostu zobaczymy. Nie spodziewam się kokosów, oczywiście, z uwagi na to, że jakby sama kwota zainwestowana w skali roku nie będzie duża, natomiast jeżeli kilkukrotnie, bo tak naprawdę musicie pamiętać, że w skali roku może być tych wejść nawet 2, 3 lub 4, jeżeli z każdego udałoby się wyciągnąć po 13, 15, 20%, to tak naprawdę całość i tak jest w stanie przerobić się w okolicach 50%, myślę, tego co dam od siebie. W związku z powyższym, jedna paczka fajek mniej i jeden browar dziennie mniej. I sprawdzamy to przez rok. Także tyle ode mnie. Życzę Wam miłej niedzieli i idę zjeść coś dobrego na miasto. Trzymajcie się, pa!